Rodko, tak. To jeszcze wrócimy. Dobrze, chciałam już pomieszkać w takim świątecznym mieszkaniu. Jelonki, liski i krasnale. Idziemy do naszej wróżki, można powiedzieć, kuchennej, która wyczarowała nam zupkę. Daria dzisiaj gotuje dla Państwa zupę fo, niezwykle popularną i bardzo sycącą, dobrą na zimę. Sycy, obiecała. Sycy coś. Co to kurna jest? Położyłem na tym rękę. Daria, weź, proszę. Daria, wyłącz indukcję, proszę. Właśnie to zrobiłam. I bardzo poprosimy o informację, co trzeba wrzucić do środka z tych dodatków niemięsnych. A więc, zaczynamy od warzyw korzeniowych. Marchewka, seler naciowy, por. Tylko biała część najlepiej. Dodajemy papryczkę chili i tutaj w zależności od upodobań dajemy 5 szalotek, ząbek czosnku. Wcześniej upiekliśmy razem z mięsem główkę czosnku. To też bardzo ważne. Ale sekretem zupy fo są tutaj te maleństwa. Czyli mamy anysz, mamy goździki, mamy cynamon w laskach, mamy liście laurowe, pieprz zielony, mamy ziele angielskie. I tak naprawdę te wszystkie aromaty, które my już tu wyczuwamy, bo wrzuciliśmy je do zupy, trzeba pamiętać, że zupa fo musi się gotować minimum 3 godziny. Musimy wyciągnąć te przyprawy po około godzinie. Jeżeli tego nie zrobimy, zupa będzie zbyt gorzka. Czyli robimy tak, pieczemy najpierw mięso, potem wrzucamy do garnka razem z wytopionym tłuszczem, zalewamy gorącą wodą, nie zimną, dodajemy te wszystkie warzywa, pod koniec gotowania dodamy jeszcze zieloną pietruszkę i kolendrę, no i podamy w specjalny sposób, ale to pewnie już... A jak wyjąć te przyprawy? Robimy je na przykład w jakimś takim specjalnym, nie no, rączką w gorącej zupie? Nie. Chochelką pokazuję. Robimy tak, albo cydzakową łyżką, to właśnie ta chochelka ma. A może zrobić taką... Sakiewkę. No właśnie, tak. Na przykład z gazy, prawda? Tak, dokładnie tak. Są przyprawy. I niteczką, to tak samo jak robimy do strączkowych, jeżeli nie chcemy, żeby nam towarzyszyły wzdęcia, robimy sakiewkę z takich koprów włoskich i innych tych antywzdęciowych rzeczy i potem wyciągamy, co to oznacza, że wtedy nam nie zaburza tego smaku, a tutaj nie powoduje, że danie będzie gorzkie. Dario. Teraz pora na to, abyśmy zwrócili uwagę na to, co na zewnątrz, bo tak jesteśmy zaangażowani w pracę naszego studia i w gości, i w tematy, a tam że nie zauważyliśmy, pada że śnieg, zima zrobiła. Pada śnieg, dzwonią, łuski, dzwonią, dzwonki, stań. Wojenna wersja. Teraz Maciek Dolega.